Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grosar Mistrzowskie Stacje Paliw, 2B Rally, Team Promotion, Marketing i PR Sportowy, portal www.wyścigigórskie.pl. Rafał, aż do ostatniej chwili dzisiaj praktycznie jeździliśmy po suchym, właśnie zaczął padać deszcz, ale ty masz dzisiaj rekord trasy. No tak, i to jest jedyne chyba w tym weekendzie pocieszające, że rzeczywiście potrafię być szybki. Mój samochód, niestety awaria na podjeździe treningowym, turbiny, i co skutkowało potem niestety wypadnięciem węża od interkulera, spowodowało, że ten pierwszy podjazd wyścigowy nie był dla mnie udany. No i dlatego jestem, gdzie jestem. Bardzo się cieszę z rekordu, właśnie chociaż tym podniosłem się trochę na duchu i trochę mam lepszy humor. Zrobiłem to, wiadomo, dla kibiców, bo naprawdę już ten czas takim samochodem, żeby wykręcić, to już jest jazda dosyć szybka, trzeba przyznać. Gratuluję konkurencji. No niestety tak naprawdę Polacy nie spisali się w dzisiejszym wyścigu, bo i Dubaj miał problem, i Andrzej Szypieniec miał problem, i Waldek Kluza jest też wielkim pechowcem dzisiejszego dnia. Jutro też jest dzień, jutro pokażemy, na co nas stać. Mam nadzieję, że bez żadnych przygód.